W tej pozycji. Wydawało mi się, że znalazłem genialne podejście, a okazało się, że znalazłem głupie podejście, bo stwierdziłem, że zagram sobie B3 i przegonię tego potężnego skoczka. A jeżeli przeciwnik wrzuci szacha, no to wtedy gram król B1 i wisi mu wiesza, a wisi mu też skoczek. Zagrałem B3, no a przeciwnik wjechał tutaj na A2 i rzeczywiście zdobyłem figurę, ale okazuje się, że teraz tracę wszystkie pionki, bo figury przeciwnika są naprawdę pieruńsko aktywne i teraz F4, a przeciwnik po prostu zbił na F4. No i jeszcze za chwilę odejdzie sobie wieżą, zagra F4, to stracę też pionka z C4 i wtedy to już będą trzy, trzy pionki za lekką figurę, więc zagrałem król C2, zaproponowałem remis i całe szczęście przeciwnik się tutaj zgodził, ponieważ on się trochę obawiał, że się zaktywizuje. No, cóż, nerwowa sytuacja na niedoczasie. I obaj w głupi sposób ocenialiśmy tę pozycję. Także remis chyba sprawiedliwy.